W okresie międzysesyjnym odbyłam następujące spotkania. 10 czerwca spotkałam się w urzędzie z grupą przedszkolaków z Wielkopolskiego. Tematem spotkania była działalność burmistrza oraz zakres spraw rozpatrywanych przez urząd. 11 czerwca uczestniczyłam w spotkaniu z młodzieżą z grupy teatralnej Artyfis działającej przy Centrum Kultury w Bielisku Wielkopolskim. Celem spotkania było podziękowanie młodym artystom za udział w Święcie Pieczarki oraz ustalenie dalszej współpracy. 12 czerwca spotkałam się z przedstawicielami firmy EcoStandard w sprawie aglomeracji, ustalenia harmonogramu działań i omówienie oferty na wykonanie zmiany aglomeracji. W tym samym dniu, w godzinach wieczornych, uczestniczyłam w meczu piłki nożnej rozegranym pomiędzy Pieczarką a Samorządowcami. 14 czerwca na zaproszenie burmistrza Grodziska Wielkopolskiego wzięłam udział w uroczystym otwarciu 9. półmaratonu Słowaka w Grodzisku Wielkopolskim. W tym samym dniu uczestniczyłam w motopikniku zorganizowanym przez LOK, który odbył się na terenie motostacji w Wielichowie. Również w tym samym dniu spotkałam się przed urzędem z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami, uczestniczącymi w rodzinnym rajdzie rowerowym. Spotkanie odbyło się z udziałem policji, która przekazała dzieciom cenne wskazówki o bezpieczeństwie ruchu drogowym. Była to również okazja do przekazania dzieciom elementów odblaskowych. W tym dniu uczestniczyłam również w uroczystych obchodach Dnia Dziecka i Matki, które zostały zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckich Wsi Wrochy i Piotrowo Wielkie. 16 czerwca uczestniczyłam w spotkaniu z grodziską grupą BAT Profilaktyka Aty, w której czynnie działa młodzież gimnazjalna zespołu szkół w Wielichowie. W ramach spotkania młodzież odegrała przedstawienie o tematyce profilaktycznej i uzgodnioną kwestię wyjazdu młodzieży do Warszawy. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Grodzisku Wielkopolskim. 17 czerwca spotkałam się z członkami Zarządu Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów w sprawie kandydatów do miana sołtysa powiatu grodziskiego. W tym dniu spotkałam się również z dyrektorami przedszkoli z terenu naszej gminy. Omówiliśmy funkcjonowanie placówek i możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację ich zadań. W tym samym dniu spotkałam się z przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie remontu drogi 312 drogi wojewódzkiej oraz uchwały w sprawie zmiany aglomeracji dla gminy Wielichowo. 18 czerwca wziął udział w uroczystościach jubileuszowych Parszy Małżeńskiej z 50, 60 i 65-letnim stażem. Uroczystości odbyły się w Centrum Kultury w Wielichowie, podczas których parom małżeńskim wręczono w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za wieloletnie pożycie. 19 czerwca wzięłam udział w Radzie Nadzorczym Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielichowie. W tym samym dniu wzięłam udział w zarządzie oraz walnym zebraniu lokalnej grupy działania LIDER. Spotkanie odbyło się w bibliotece w Granowie. W tym samym dniu również odwiedziłam pary małżeńskie z Proki Zielęcina, obchodzącej jubileusz, które ze względu na stan zdrowia nie mogły uczestniczyć w uroczystościach w Centrum Kultury w Wielichowie. 21 czerwca wzięłam udział w gminnych zawodach strażackich, które odbyły się na stadionie w Wielichowie. 22 czerwca wzięłam udział w jubileuszowej konferencji WOKiS w Poznaniu 25 lat samorządności. Uroczystości odbyły się na Politechnice Poznańskiej. 24 czerwca spotkałam się z firmą Geomel z Leszna w sprawie wykonania kosztorysu inwestorskiego na rekultywację składowisk Górnicy i Śniadów. 25 czerwca spotkałam się w urzędzie z najlepszymi sportowcami ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2014-2015 osiągnęli sukcesy sportowe w różnych dyscyplinach. W tym samym dniu uczestniczyłam w uroczystościach zakończenia roku szkolnego przez absolwentów klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Wielichowie. W tym dniu odwiedziłam również mieszkankę wsi Śniady, panią Martę Maśkowia, która obchodziła 90. urodziny. 26 czerwca wraz z panią przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Genoveą Fosgreber, uczestniczyłam w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Głównicy, Gradownica oraz Zespołu Szkół w Wielichowie. W Szkole Podstawowej Wielkowie Polskim reprezentowała mnie pani Ewa Kasperska, zastępca burmistrza. 28 czerwca również z panią przewodniczącą uczestniczyliśmy w festynie rodzinnym po witaniu lata w Śniadach oraz festynie rodzinnym zorganizowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Kradowicach. Od 29 czerwca do 3 lipca przebywałam na wyjeździe studyjnym w Niemczech i Austrii zorganizowanym przez WOKiS dla nowo wybranych wójtów i burmistrzów. 9 lipca spotkałam się z dyrektorem powiatowego zarządu dróg w sprawie budowy chodnika na ulicy Przemysłowej w Wielkowie Polskiej, przejścia dla pieszych na ulicy Grodzickiej w Wielichowie oraz etapu postępowania w celu uzyskania dofinansowania na przebudowę drogi do Proch. 10 lipca spotkałam się w siedzibie w Czempiniu z zarządem i pracownikami Związku Międzygminnego Selek w Czempiniu.
12 lipca wziął udział w zawodach drużyn OSP z terenu naszej gminy w strzelaniu sportowym o Puchar Burmistrza. Zawody odbyły się na Strzelnicy Zdroju. Od 13 lipca do 24 lipca przebywałam na urlopie wypoczynkowym. 22 lipca spotkałam się z projektantem w celu umówienia oferty na wykonanie inwentaryzacji i projektu budowlanego Urzędu Miasta i Gminy. 24 lipca wraz z panią przewodniczącą Rady Miejskiej uczestniczyłam w uroczystościach Święta Policji, które odbyły się w Centrum Kultury w Grodzisku Wielkopolskim. 28 lipca odwiedziłam jubilata mieszkańca Wielichowa pana Stanisława Fabisia, który obchodził 90. urodziny. 3 sierpnia spotkałam się z dyrektorem Kruszgau w sprawie funkcjonowania i możliwości rozwoju zakładu na terenie naszej gminy. W tym samym dniu podpisałam umowę z Centrum Medycznym Kormen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Robakowa na wynajem budynku po byłym przedszkolu. 5 sierpnia spotkałam się z dziećmi biorącymi udział w akcji letniej zorganizowanej przez Centrum Kultury w Wielichowie. Zajęcia odbywały się na stadionie z udziałem Policji, Straży Pożarnej oraz historycznej grupy rekonstrukcyjnej. 6 sierpnia odbyłam spotkanie ze starostą i wicestarostą grodziskim oraz dyrektorem szpitala. Tematem spotkania była rozbudowa szpitala w Grodzisku Wielkopolskim oraz realizacja wspólnej inwestycji przebudowy drogi z Wielichowa do Brochu do granic gminy. 8 sierpnia wzięłam udział w dożynkach wiejskich w Zimlinie. 10 sierpnia odbyłam spotkanie z wykonawcą planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wielichowo. Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy i etapów postępowania. W tym samym dniu uczestniczyłam w spotkaniu z sołtysem i Radą Sołecką Mikołaja Polskiego. Omówiliśmy wstępne propozycje do Funduszu Sołeckiego na 2016 rok oraz organizację dożynek wiejskich. 11 sierpnia wzięłam udział w spotkaniu z wójtami i burmistrzami powiatu grodzickiego w sprawie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. W tym samym dniu spotkałam się z panem sołtysem Sidzielęciem w sprawie odbioru altany rekreacyjnej oraz omówienia planu przedstawionych przez sołtysa i członków Rady Sołeckiej, mający być sfinansowany z Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. 14 sierpnia odbyłam spotkanie z prezesem i członkami LOK-u Wielichowo w sprawie stanu prawnego motostacji oraz współpracy z gminą w zakresie turystyki i rekreacji. 15 sierpnia wraz z panią przewodniczącą Genoweką Gebel uczestniczyłyśmy w dożynkach wiejskich w Dębsku i Głównicy. 18 sierpnia uczestniczyłam w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Wielichowie. Dziękuję bardzo.